Gwiazda drożdżowa z makiem na pewno będzie gwiazdą na stole w niejednym domu. Thermomix jak zwykle idealnie wyrobił ciasto drożdżowe. Podzieliłam je na 4 równe części i rozwałkowałam każdą z nich na kształt koła o średnicy około 30 cm. Pierwszy placek ułożyłam na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Rozsmarowałam na nim 1/3 masy makowej, zostawiając około 0,5 cm wolnego brzegu. Ułożyłam drugi krążek ciasta i wyłożyłam kolejną porcję masy makowej. Przykryłam trzecim blatem i rozsmarowałam pozostałą część masy makowej. Masę makową zrobiłam wcześniej w termomiksie. Na wierzchu ułożyłam ostatni placek i delikatnie docisnęłam. Na środku ciasta zaznaczyłam szklanką okrąg i za pomocą bardzo ostrego noża podzieliłam ciasto na 4 części. Każdą ćwiartkę podzieliłam na 4 trójkąty. Każde 2 trójkąty zawijałam dwukrotnie do środka. Czynność powtarzałam do pozostałych kawałków. Ciasto pozostawiłam do wyrośnięcia na około 20 minut. Następnie piekłam około 30 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Gwiazda drożdżowa wyszła imponująca i zrobiła wrażenie na degustatorach. Podałam ją po ostudzeniu posypaną cukrem pudrem. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał. Nazywam się Sylwia i jestem przedstawicielem firmy Forwerk.